27 stycznia ponad 80 byłych więźniów Auschwitz spotkało się na terenie byłego obozu Birkenau, aby upamiętnić 71. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Uroczystości rozpoczęły się w byłej obozowej saunie. Swoją osobą obchody zaszczycił prezydent Polski Andrzej Duda oraz wielu zagranicznych gości. Starostwo powiatowe reprezentował wicestarosta Jarosław Jurzak oraz przewodniczący Rady Powiatu Radosław Włoszek. 71 lat po wojnie spotykamy się tutaj znowu i z ocalałymi. To jest bardzo pozytywna informacja, że ocaleni powrócili do nas ponownie po raz 71 po wojnie. Oczywiście w tej grupie jest bardzo dużo osób, które były tutaj, czy przybyły do Auschwitz jeszcze jako dzieci w wieku 6, 11, 16 lat. Są też osoby, które w obozie urodziły się. I ta grupa liczy aż 80 osób, także jest bardzo liczna. Większość, którzy do nas przyjechali, są z Polski, z Warszawy, z innych miast, ale także są goście i ze Szwecji, z Izraela, z innych państw europejskich, z krajów Europy Wschodniej. I treścią tych obchodów, przede wszystkim takim głównym hasłem, są powroty. Powroty do życia po wojnie, po wyzwoleniu. Zapomnienie o tym, co tutaj się działo, oznacza, że możemy się skazać na powtórkę z historii, a tego na pewno nikt nie chce. Cieszę się, że co roku z takim pietyzmem podchodzi się do tych rocznic smutnych, ale ogromnie ważne, żeby o nich pamiętać, żeby ta historia, która miała miejsce na tych ziemiach, nigdzie indziej na świecie się nie powtórzyła. Pod pomnikiem ofiar obozu w Birkenau rabini oraz duchowni różnych wyznań chrześcijańskich wspólnie odczytali psalm 42 z księgi drugiej psalmów, a uczestnicy ceremonii złożyli przy pomniku znicze upamiętniające ofiary Auschwitz. Jak łania pragnie strumienia wody, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem żywym, kiedy przyjdę i ujrzę obozowe lice. Łzy stały się moim pożywieniem we dni i w nocy, gdy co dzień mnie pytają, gdzie jest Twój Bóg. Moja dusza rozczula się, gdy wspominam o tym, jak kroczyłem w tłumie, idąc do domu Bożego. Wśród głosów radości i wdzięczynie świątecznego obszaru. Czemu się smucisz, duszo moja? Czemu się we mnie pożarzysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będzie przeze mnie sławiony. W uroczystości wzięli udział również samorządowcy z landu Dachau w Niemczech, którzy są partnerami powiatu oświęcimskiego. Thank you.